Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie konsekwentnie zarybia nasze wody wieloma gatunkami ryb. Tym razem wpuszczane były węgorze. Łukasz Potkański, ichtiolog Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. W tych kartonach styropianowych przyjechały do nas węgorze. To nie jest monte. To nie jest monte, to jest narybek podchowany. Węgorz przyjechał dokładnie z Danii. Prowadzimy zarybienia ogólnie większości wód okręgu PZW. Łącznie do wody trafi 336 kg narybku podchowanego. Średnia masa jednej sztuki jest 10 gram, no to wyjdzie około 33 tysięcy sztuk. Ogólnie około 30 dzisiaj wód było zarybionych. Tutaj chciałbym skorzystać z okazji i podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w zarybienia. Oczywiście również kołom, które są opiekunami wód i one też dodatkowo zasponsorowały część zarybienia. Pomaga kolega z koła Agryfu. Ryszard Pieciu, prezes Agryf. To nie pierwsza wasza tego typu pomoc? W tej chwili to jest druga pomoc. W zeszłym roku zarybialiśmy szczupakiem, dziewokli, czyli tu kanał kurowski. W tym roku węgorzem, a planujemy w październiku zarybianie karasiem i linem. To wasze wsparcie to jest również i wsparcie finansowe? Finansowe oczywiście, prywatne to tam będą. Pieniążki będą nasze, składkowe, będą przekazywane na zarybienie. Węgorz to jest ryba trochę na wymarciu. Jeżeli byśmy nie zarybiali, to właściwie byśmy ich w wodach nie mieli. Ogólnie od kilku lat jest prowadzona akcja reintrodukcji węgorza i wspierana jest przez różne instytucje państwowe, jak i również przez okręg PZW w Szczecinie oraz użytkowników wód. W styropianowych skrzyniach były takie butelki jakby z wodą mineralną. Dlaczego? Z reguły dodaje się lód. Tu pierwszy raz się spotkałem z butelkami, które były zamrożone, specjalny płyn do nich wlany. To utrzymuje temperaturę, która pozwala na dłuższe transporty. No i przeżycie. I przeżycie.